Ja nie znam tego słowa. Jest pan historykiem i należy pan do komisji do spraw zmiany ordynacji wyborczej. Czy pan wie, czym jest dzisiaj legislacyjna i jak pan ocenia postępowanie PiS-u? Skąd się jej łamania, ponieważ no, 8 miesięcy do wyborów nie będzie zachowane w dwóch przypadkach, między innymi ustawy o Sądzie Najwyższym. Panie redaktorze, jeżeli ma pan pytanie związane z konferencją, to proszę o te pytania. Ale jest pan posłem, więc rozumiem, że ma pan o to odpowiedzieć. Jak zrobię konferencję na ten temat, to zaproszę pana. Czy ktoś z państwa chciałby zapytać się w sprawie tej konferencji, którą tutaj zwołaliśmy? No skoro pan datę chce powiedzieć, to na temat konferencji mówi pan o rozwoju, miasta i o płatnym parkowaniu. Tydzień temu informacje o 5 liniach metra, które mogłyby no, przynieść się do nieco czystszego powietrza w Warszawie. Według pana to rozumiem zły pomysł. Nie, dobry pomysł, jeżeli pan Rafał Trzaskowski zrealizowałby 5 linii metra, to byłby bardzo dobry pomysł. Tylko problem polega na tym, czy pan Rafał Trzaskowski to zrealizuje, bo ja już te obietnice dotyczące linii metra to już słyszałem w kampanii wyborczej. Teraz okazuje się, że te linie metra nie będą w najbliższym czasie, tylko do 2050 roku. Nie wiem, czy część z warszawiaków doczeka się tych linii metra. Czy ktoś z państwa chciał... Ponownie pytanie, czy legislacyjną. Jest pan posłem, ludzie są ciekawi, wyborcy ja, również wybory idą. Zrobię konferencję prasową dotyczącą tego... A planuje pan? To ja zaproszę pana. Jeżeli będę planował, to zaproszę pana. Czy ktoś z państwa chciał zadać pytanie dotyczące... Jeżeli nie, to dziękujemy bardzo. Idziemy zadać pytanie.